Witam was, kochani, bardzo serdecznie w czwartym odcinku z Total War Warhammera. Co ja mówię? Chciałem powiedzieć Total War Warhammera trójeczki, bo trzy Kingdomsy. Oczywiście z trzech Kingdomsów, natomiast spróbujemy ich chyba zagłodzić, słuchajcie, bo tu jest jakaś masakra w ogóle. No, natomiast jeżeli chodzi... Właśnie nie wiem, czy nam się nie cofnęło spadku heroizmu. Natomiast, kochani, nie wiem, czy tu, w naszym głównym mieście, nie zmniejszyć tego poziomu. Ponieważ tak naprawdę minus 2 do pozyskania żywności. Chociaż mamy na 0, słuchajcie. Dzięki dyplomacji. Natomiast jest minus 69. To jest masakra. Coś mógłbym ulepszyć tu. To jest ulepszanie za jedną turę. Natomiast nie wiem, czy tu nie powinienem zrobić jakiegoś takiego dochodu z chłopstwa. Nie no, karczmę mam, tak? No właśnie, i tutaj się zastanawiam, czy nie zdegradować tego, bo zobaczcie, że... będziemy mieć mniej jedno miejsce, ale... minus 2 do pozyskania żywności przez dystrybucję, no właśnie o tym mówię. Bo nam jak się skończy, to będzie słabo. Albo. Zrobić coś, żeby mi dał tutaj... Co mi herbata w ogóle daje? Co to jest? No spoko. To jest prestiż. Zbroj mistrzostwo, co daje? Plus 5 do prestiżu, maksymalnych rezerw. Kwestia jest tego, że... muszę zrobić coś, co mi daje porządek publiczny. O. Bo to jest masakra, co się dzieje. To by było dobre też. Później wojskowe. No właśnie, nie wiem, gdzie to jest urząd administracji. Nie, i to się potem zwiększa. Tu. Tylko niestety nie mogę tego, bo... nie mam świątyń. Nie mam odblokowanej tutaj. Tak? Nie tu chyba. Nie wiem, gdzie są ewentualna gałąź. Minus 8 do kosztu rekrutacji, ale... zachęty do osiedlania. No właśnie, nie chcę osiedlania! Ulepszaniu rolnictwa, no właśnie, kurde... Liubo. Wpływów handlowych z frakcjami. No ja wiem, że tu są handlowe rzeczy w ogóle, ta gałąź. Tu mamy gałąź chłopstwa. Tu mamy gałąź... nawet nie wiem jaką. Rządową. To może być to. Właśnie nie wiem, co za budynki odblokowuje to. 10 do prestiżu. Czy ja mogę jakoś zobaczyć, kurczę, który budynek... przepraszam, nie tu, tylko... świątynię. Gdzie te świątynie mogę zbudować jakby? Czemu mi to zabiera? No wiem, że w komanderii naraz można wznosić budynek jeden. Dobra. Zobaczymy zaraz. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaatakuje z tamtej strony. Ten ucieka. I dobrze. Kurde, tutaj kajmao. Oj. Ale to gościu wstał, mimo tego, że był oblegany? To jest jakaś dziwna sprawa. Mamy słabsze siły, no ja rozumiem.
Bo ten jeszcze wyjdzie tu. Tak? To można, można tak zrobić, że ten? Że się... będąc w mieście tam... Nie no, można się uleczyć, no ja rozumiem. Ale to kurde zwerbować, skoro mamy ten? Jest, wiecie, dostawy są... zagrożone, chyba że mieli zapasy. Nie wiem jak to działa. No cały czas, wiecie, bazuje na doświadczeniu z Warhammera, nie? Więc no zobaczymy, kurde. Oni atakują mnie, więc muszą przyjść do mnie. Mam nadzieję, że będę lepszym defensorem, aniżeli oni. Łucznicy, wiecie co? Łucznicy mogliby być z przodu. Tych sobie damy na flanki. Mamy jedną konnicę, słuchajcie, z halabardami. Dwie, trzy z halabardami. Damy ich tu. Was damy gdzieś tu. Was damy tu. Czy ja to mogę widzieć jakoś? Okej. Was damy tu. Ale zobaczcie, jakie to są uszczuplone siły. Co za masakra tu jest. Może z prawej strony ta flanka będzie. No dobra, czas stąd wyjść w ogóle, bo nie będzie można atakować w drzewach. Czy były posiłki wroga, ja rozumiem. Właśnie, to może być problem trochę. Posiłkami wroga. Szkoda, że wyżej tej kamery nie mogę dać. Wy, moi mili, chodźcie może po tej stronie. Też nie wiem, czy oni mają jakąś aurę, czy nie mają aury, wiecie, na dyscyplinę. Chociaż my powinniśmy być w drzewach, chociaż nie. Właśnie nie wiem. Las. Odporności na ostrzał, no właśnie. My powinniśmy być w drzewach. Nie, nie, dobrze było, kurde. Dobrze było. Dwójeczka. I to będzie... Dwójeczka. Dobra, gdzie wy jesteście w ogóle tam? Czy się... Ty. No dobra, idźmy tam do nich. Tylko spokojnie, spokojnie, spokojnie wszyscy. Nie ma co się spieszyć. Zwłaszcza, że oni atakują mnie, więc jakby... Zaraz nasi łucznicy powinni zadziałać. No właśnie. Oni też mają łuczników, ale mam nadzieję, że zaczniemy strzelać pierwsi. Tak, strzelać, strzelać, strzelać. Mało strzelać. Tu spróbują nas zajść od tylca. Nie chcę, żeby oni specjalnie jakoś tu się chyba ten... Ty, mój miły, może na tyły jednak, bo dostaniesz w pierdziello. Dobra. Tu jest jeszcze jedna jazda, której nie widzę. Tam jest. My tu mamy w miarę tej... nie. Nie chciałbym. Ty smoka nie możesz odpalić? Możesz odpalić smoka. Odpal. Odpal to.
Dobra, wyjdźcie stamtąd. Bo to są intencje śmierć rana, tylko właśnie nie wiem. To możemy przyjąć chyba. Tu jest automatyczne odrzucanie, wsiąść, wsiąść. A tu są jeszcze typy. Wracać! Łucznicy tu. Tak, 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 tak. Łucznicy gdzieś tu. Tu mam nadzieję, że wygrywamy, albo i nie. Weź go pierdyknij. A jak mógłbym ten odejść z pojedynku? Bo on ma więcej tych tutaj. Kurde, bo dostaniemy zaraz w pierdziele od tej. No, trochę wygrywamy, ale. Ale, ale. No. Przegraliśmy, skurczybyki. What? Berserk? Ci dostają całe szczęście od łuczników. Tym się skończyły strzały, tym też. Tam się całe szczęście nie skończyły. Gościu zginął chyba, tak? Mam nadzieję, że nasz kurde tam nie zginął, tylko... A, powiedzmy, odniósł rany delikatne. Dobra, mamy to. Ale... Ale to nie koniec bitwy. Konnicę straciliśmy, wszystko straciliśmy, słuchajcie. To są naprawdę straty takie mocne. No i raczej z taką armią nie wejdę na ten. Nie wejdę do miasta, no nie? Wycieńczony. Poległy przyjaciel, słuchajcie. No właśnie, nie wiem jak to z tym poległym przyjacielem. Czy on żyje, czy on nie żyje? Jednego zabił tylko. U 404, 71. 406, 405, no całkiem nieźle. No tutaj słabo trochę. Postać umarła. Wiecie co? Weźmiemy uzupełnienia. Oj, 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 umarł był. Zastąp nieżyjącego generała. Rodziny z partnerami z twojej frakcji lub spoza niej, aby zapewnić ich lojalność i poprawić relacje między frakcjami. No mamy tutaj dwie postacie za darmo. Można by tu jeszcze ewentualnie kogoś zwerbować za pieniądze, ale... Ale chyba nie potrzebuję. Sun Tse. Ty nie wyglądasz najgorzej, słuchaj. To jest zadowolenie. To jest koszt utrzymania twojej świty. Ty jesteś autorytetem. Wiesz co? I instynkt masz. Zachowaj dawną świtę. No. Yuan Shu, z którym gadamy, z Liu Biao, elegancko. Nowa krew pojawia się na czele innej frakcji, by ponieść ich dalej. A, regeneracja we frakcji. Regencja, przepraszam.
na wydzielić sobie właśnie funkcję nad frakcją, spoko, spoko, pełnoletność. A to nie jest nasz syn, aby którego właśnie dziabnęliśmy? Śmierć Cao Songa! Ojciec wodza Cao Cao został zabity przez żołnierzy noszących barwy Taokiana. Podobno Cao Cao usatysfakcjonuje tylko krew, bo przysiągł, że zemści się zabijając Taokiana. No właśnie, Huang Kai 48 lat miał, kurde. Ten generał zginął, wykonując swoje obowiązki. Trzeba było mądrzej, kurde, zarządzać tym wszystkim. Czekajcie, bo zaznaczam. Ciebie chciałbym zaznaczyć. Czy to jest w ogóle sens? Pełne zwycięstwo. Tak. Delegujemy to. Przejmujemy to z powrotem. Nikt nie chyba nie zginął. Chyba nie. Wydano postać, słuchajcie. Czwarty level. Ty jesteś próżny, ale jesteś wybitny. Wiecie co? Możemy go uwolnić, możemy go zatrudnić, wiecie co? Możemy go też stracić. Moja głowa jest dla mnie ważniejsza niż ta frakcja. Pozwól mi do ciebie przyłączyć. No słuchaj. Okupujemy. Okupujemy i nie wiem, czy nie będę tutaj zobaczyć, kurde, ile mamy do regeneracji. Ten oddział odpoczywa. Dobrze, niech odpoczywa. I dobrze. Co ty masz za punkty tutaj? Ogień Feniksa, słuchajcie. Autorytet. Tylko instynkt. Właśnie nie wiem, co ten pasek taki mocniejszy znaczy. A nie, chyba po prostu to jest pole takie teraz. Tak mi się wydaje. Autorytet to jest plus 5 do zadowolenia w całej frakcji, plus morale jednostek we własnej świcie. Rozumiem, to jest świta twoja cała. Zdecydowanie. Zdrowia generała, fachowość. Ta fachowość nie jest najgorsza, powiem szczerze. Masz taką broń, masz wierzchowca. To jest 60. Masa. Bo teraz daje mi co? 2 do instynktu, a tutaj my mamy 6 do sprytu, tylko właśnie szanse uniknięcia pojmania, wiesz co? Weź sobie tego konia. Mamy zbroję. To ty masz tę zbroję. Poplecznika możesz sobie wziąć do fachowości, zdecydowania i dystrybucja nadwyżek. To jest spoko. Tak. I akcesoria. Mamy tego jadojelitowego łucznika. Tylko ty sprytu nie potrzebujesz aż tak. Autorytet masz bardzo wysoki, zadowolenia. To będzie bardzo dobra sprawa, żebyś miał. I gitersko. Natomiast ty, mój miły, masz tego autorytetu i masz tu. Tylko zamiast tego, nie wiem, czy nie daj do zadowolenia. Bo to zadowolenie mamy minus miliard. Zdecydowanie fachowość, kurde. Ta fachowość twoja to jest takie uniki, że... to już wolałbym chyba do sprytu. No, weź sobie tego jadoitowego łucznika. Amunicja. No, ty masz tych łuczników. Trzeba by to, kurde, podziałać jakoś sensowniej. Dobra, jak wygląda sytuacja? Bo nie wygląda wcale wesoło. Tutaj natomiast jest plus 2. I to dobrze. Możemy tu... Mamy 8000 w ogóle. Można by... No, te świątynie potrzebowałem, no nie? Mogę ulepszyć ten główny budynek, z tego co widzę, ale nie zamierzam. W sensie ten. Bo jest minus 6 do pozyskiwania. A i tak mamy to na minusie w sumie. Dzięki, kurde, tylko... transakcji. Tu natomiast możemy iść albo do hut handlu. Tylko nie mamy handlu żadnego, kurde. Czy to jest jakby handel? Gdzie to są pieniądze pokazane? Skarbiec. To są posiadłości rodowe i podatki tylko, słuchajcie. Ale nie ma handlu tutaj. To jest to? Zasoby nasze. Na razie nie mamy żadnych zasobów, bo no, oprócz portu chyba, tak? To oczywiście sobie naprawimy. Bo w tu to jest osobna? Nie, to jest ta sama, no.
Dobra, zastanawiam się natomiast tu nad... nad tym... Bo to jest specjalny posterunek najemników. Tylko minus 2 do pozyskiwania tego. Żywności, a z tym mamy problem. Nie, to mamy cały czas to. Dobra, czyli to daje nam utrzymanie natury, ale dochód z handlu, uzupełnień, reputacji kapitana najemników. Wiecie co? Chyba może sobie to zrobimy, bo to jest specjalna budowla. To jest 1150 tylko i będzie dobry pomysł. Natomiast nie wiem, kto nas kurde będzie chciał zaatakować i z której strony. W ogóle jaki mamy garnizon tutaj? To jest garnizon. No spoko. No taki sobie spoko, muszę powiedzieć. Postacie. Na trzecim poziomie w ogóle jest. Mamy tutaj punkt jakiś w ogóle do tego? Rozdystrybuo. Komanderie. Strażnica kupiecka. Ona prawa jest. Tylko, czym potrzebujemy strażnicę kupiecką tu? To jest port handlowy. No spoko, ale kurde. Można by zrobić co innego tutaj, nie? Pomoc rządowa. Nie no, pomoc rządową mamy. Z tego co widzę tu na dole. No tak. No dobra. Chyba tyle. Tak mi się wydaje. Chyba, że jeszcze coś ogarniemy tu. No, można by się z tym, kurczę... Wolałbym sobie tę prowincję zrobić. Może pokój z kimś. Zobaczcie, jak to jest. Jest przytłaczające. Natomiast nie wiem, czy tu jest zadowolenie, czy nie, bo tu jest, jest siła. Pokazuje. Bo gdzieś tu jest też chyba pokazane, jak to rośnie. Tak mi się wydaje. Może pak to nie agresji. Kao, kao. Chciałbyś? Co byś chciał? 3000 zł, nie, wiesz co? Ktoś mnie w ogóle lubi, bo to jest siła mniejsza. Dubiały jest trochę większy, no ale to w tym momencie, nie? A, nie wiem. Na razie to... Co tam? Chciałbyś pokój. Wiesz co? Spoko, ale nie chcę nic z tego. Za 6000 pokój z Libiało. Biało jest tam, tu jest kto inny. Tylko nie za 600 tysięcy, nie ma opcji, stary, nie, nie. Cesarstwo Hanon tu idzie. Jeden, drugi. Dobra, mamy trochę pieniędzy. Nowa krew pojawia się na czele innej frakcji. W Cesarstwie Hanach. Bunt żółtych turbanów znowu się pojawia, mimo tego, że został zniszczony wcześniej. No nie chcę tego ulepszać jakby. Natomiast tu... Nowóz handlu z prestiżu, maksymalnych rezerw. No i tutaj większy garnizon będzie, słuchajcie. No, wolałbym tego nie stracić już. Jest plus 8 w ogóle. Mamy ten posterunek najemników. Z tym kapitanem, tak? Zadania nadal trwa. Dochód z chłopstwa. Ale my nie mamy kurde chłopstwa tutaj. Chyba, że rybacy to jest chłopstwo. Niski porządek publiczny. Widzę wszystko. Wszystko widzę. Zapasy rosną, wszystko widzę. Czy my się tu uzupełniamy? Tak. Raczej pozostanę sobie tutaj, bo widzę, że zbliżają się chmury. Nie wiem, jak jest na dole, kurde. Czy ktoś tutaj będzie chciał z nami dopaść. Z nimi nie będę chciał pokoju na razie, bo to są moje prawowite osady w tej komanderii. No tak, jedną mam komanderię. No widzę. Tylko czemu ty... Czemu mi to pokazuje, kurde? Dworzaninie. 3 punkty masz. Masz instynkt wysoki. Wrażenie w walce wręcz. To nie jest głupi, kurde, pomysł, żeby mieć ciebie. Masz akcesorium nawet.
Spoko, nie wiem, czy to ci można zabrać, czy nie. Wiecie, dać komuś innemu. Bo mamy to, 8 do zadowolenia. Instynkt, autorytet. Żółw. To jest spoko. No to jest dostępne, rozumiem, ale to mamy chyba tę zbroję podstawową. To chyba nasza nawet. Tu bronię natomiast, mamy to. Na częstotliwość ataków wręcz, ale... No dobra, to chyba tyle. Bardzo, bardzo się cieszę. Tak, no chyba, że tutaj ci mogę coś wrzucić. Instynkt odblokowuje strach. Na własnym terytorium, gdy dowodzisz. Bo to są tylko te dwa. Ten i ten. Minus 25 do kosztu ponownego wystawienia. Plus 5 do uzupełnień, to by było dobre. Można potem pójść tu. Partyzanckie rozmieszczenie, to też nie jest głupie. Ale weźmiemy chyba to. Mamy jeszcze jeden punkt. Minus 50 do wyczerpania z powodu niedoboru zapasów wojskowych i odporność na zmęczenie, własna świta. To jest dobra sprawa, słuchajcie, żeby on był jakimś takim... obrażenia w walce wręcz. Trudność, wybitność. Nie wiem, czy to są plusy, czy to są minuty, minusy. Nie lubię blizn. Nie wiem, kurde, to jest wszystko dla mnie jeszcze takie... Partyzanckie rozmieszczenie weźmiemy. To będzie dobra sprawa. To jest ten pojmany, rozumiem. To dam. Regularną zapłatę 4400-200, a pak to nie agresji będziemy mieć. Nie, nie za taką cenę, stary. Ja tu cały czas uzupełniam się. Oni tu walczą z kopalnią jadeitu. Nie wiem, czy tu, kurde, miasto nie próbować dziabnąć. Po co mi miasto na 5 poziomie? Dobra. Można by się tu ulepszyć. Nie, ulepszenie trwa jeszcze dwie tury, tak? Rozumiem. A wtedy będziemy mieć trochę lepszy ten garnizon. No właśnie, nie wiem, czy się uzupełniać tu, czy w drodze. Wiecie co? Kawałek się chyba przejdziemy. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Ja cię dopadnę w ogóle? Nie. Mogę dojść tu najwyżej. No dobra, zobaczmy, bo i tak mamy całkiem niezłą armię. Mamy reformę. Dobra. Plus jeden do stanowisk administratorów. Nie wiem, czy to nie jest... To jest to? To są te zadania? Administrator czy kto, czy co? Nie mam pojęcia. Umów handlowych plus jeden, ale jedną umowę handlową mamy. Z tego co rozumiem. Tak, to mamy. Więc, może tu? Regulacje... Tylko właśnie nie mamy handlu żadnego, kurde. Nikt nas nie lubi tutaj. Może dochód z przemysłu. Koszt rekrutacji. Mniejszy. To jest kolejny dochód z przemysłu, słuchajcie, może tu? Co to daje? 100% do produktu... Aha, to jest kolejny budynek z tego. Nowego osiedlania. Nie, wiecie co? Weźmiemy to faktycznie, bo z tym jedzeniem to może być słabo. Natomiast nadal mamy 0. I to wcale nie rośnie, bo wyszliśmy z miasta. Ale przynajmniej nie maleje. Dobra, zobaczmy co tu zrobią. Umiem tamto odbić, kurczę. Co straciłem, ale wolałbym... Płynie. Bo nie będzie próbował coś kombinować. To jest za mała armia, żeby tutaj, kurde, coś próbować z tym. Natomiast ta armia już jest taka poważniejsza, widzę. Co tam?
Kongzhou, wiesz co, przyjmuje to. Natomiast gdybym to chciał negocjować, to i tak jest, zobaczcie, zero. Oni maksymalnie tutaj dają, wiecie, plusy i minusy, więc... tak, podpisujemy to. Jak najbardziej. Może jakiś, kurde, handelek potem. dobra, wiecie co? Zranieni w bitwie lub zdemaskowani jako szpiedzy wroga mogą zostać zakładnikami. Wiecie co? Będziemy musieli niestety podróżować. Wypuścić ich? Zgładzić? Czy skłonić do zmiany? Dobra, dobra, fajnie, fajnie. Yuan Shu żąda pieczęci. Oświadczył, że nie masz prawa do cesarskiej pieczęci i musisz mu ją oddać jako prawowitemu właścicielowi. A ja nie mam tego prawa? Plus 20. Cesarska jedytowa pieczęć frakcji. Zadowolenia. Nie, nie, stary, nie mogę. Nie mogę ci tego oddać. To był ten, z którym mamy pakt o nieagresji, ale najpierw podpisaliśmy pakt o nieagresji, a dopiero potem umowę. No, lecimy na dół, bo nie wiem, co gościu robi. Cały czas się uzupełniamy, także wiecie. Nic tutaj jakby nie tracimy w tym momencie. Nie wiem, czy gościu nie będzie płynął tam na północ, no właśnie. Tu i wyskoczy i zaatakuje. Mhm. A, Bożeż ty mój. Jak mam to, kurde, ogarnąć? W sumie, słuchajcie, mam tak naprawdę sporo pieniędzy, więc nie wiem, czy... Kurde. Skromny kontrapróżny. Pewien doradca stwierdza, że piękno to coś więcej niż powierzchowność. To wnętrze. Możemy zrobić tak. Albo z Lusu, albo z tym. Czy chcę być próżny, czy chcę być skromny? Aha, to mogę, jeżeli nie posiadam. Znaczne zacieśnienie, wiecie co? Świetnie przebija się przez jednostki wroga, ale słabo walczy z innymi generałami. Najlepiej sprawdza się stojąc na czele jazdy uderzeniowej bronią drzewcową. No Lusu, no niestety, fajnie by było. Ale wiesz jak jest. Skromny kontrapróżny. No. No i dobra. Widzę, że gościu tutaj, właśnie nie wiem, czy on oblega, czy nie oblega. Nie, nie, nie oblega. Całe szczęście nie oblega, natomiast... czy ja dopadnę do tego typa, z tego miejsca? No właśnie, jakby nie ogarniam... Chyba tak, słuchajcie. I mamy większy rozkład sił. Im szybciej go zaatakujemy, tym chyba lepiej. Bo on mi tutaj siedzi. Można by stoczyć bitwę nocną. Nie otrzymał posiłków. Nie, dobra, zawalczmy tak o. Dobra. No dobrze. Nasi generałowie wydaje mi się, że będą osobno. No i reszta osobno. Dobra. W sumie to nie wygląda najgorzej, chociaż jazdę mógłbym gdzie indziej wystawić. Tej jazdy to wcale nie ma dużo. Oni mają jazdę. Co to za spadochroniarz? Nie, to jest ten. Nie, nie mają jazdy, słuchajcie. Więc jak najbardziej dziabniemy ich, że tak powiem, w ramach dziabnięcia. Tu. Jazda może być gdzieś ukryta. Tylko kurczę. Bardziej was rozczapierzymy. Rozczapieszcie się.
Zastrzyk inspiracji dostał gościu. No mam nadzieję, że ich łucznikami po prostu rozbijemy. Chyba, że tu gościu sobie jakąś zrobił akcję dziwną. Wiecie co? Pojedziemy kawalerią tu. Tam się przegrupowują, ale nie szkodzi. Tak tu po lasach. Nie, żeby być ukrytym. Coś takiego, nawet bliżej. Chociaż mają łuczników, widzę, ale to mają z tyłu łuczników. No, wydamy im ten. Bitwę, że tak powiem. Na otwartym polu. Chyba, że będą coś kombinować dziwnego. Mam nadzieję, że ich łucznicy nas nie będą widzieć tak daleka. Wiecie co? Ustawmy naszych łuczników tu. Się nie spieszcie za bardzo. I stąd powinniśmy zacząć ostrzeliwać ich. No nie? Tak. Strzeliwujemy. Tak, loose formation, kurde, nie mamy tego niestety jeszcze. No i będę chciał wjazdą wjechać tam w momencie, kiedy... Dobra, wiecie co? Wjedziemy sobie tymi do przodu już. Dobra, kawaleria, go, go, go. Tak, przejąć ich tu. Czemu uciekasz? Wiesz co, weź spróbuj tu zadziałać. Odejdź stąd! Błagam cię! Mamy z halabardami, więc jak najbardziej tę konnicę tutaj dziabniemy. Tu jest ok. Chyba. Ci się rozpieszli. O tu. Ty mój miły, śmiało na tego. Ty mój mi... Nie wiem. Właśnie nie wiem, czy on jest, nie jest synem, kurde. Spróbujcie tu. Się niby skończyła amunicja, ale... no dobra, w sumie tyle. 7 minut. Zdecydowane zwycięstwo. No właśnie nie wiem, czy to zostało. Wydaje mi się, że zostało. Tyle. Łucznicy 95, 70. No, ci łucznicy to nie jest głupia sprawa tu. Ci co prawda mieli więcej, ale... Potrzebujemy starczami, kurczę. No to są podstawowe jednostki, nie? Ale nie, no mamy trochę starczami. I ciach, kurde. No, nie wiem, słuchajcie, czy nie zrobić drugiej armii, bo stać nas na to. Zabieramy zasoby. W wojnie o duszę Chin potrzebni są bohaterscy generałowie, którzy... To ma awans, ty masz awans, super. Dobra, co ty masz, mój miły? Obrażenie do strzału przebijające zbroję, własna armia. Tak, bo ty masz w sumie dwie jednostki, kurde. Częstotliwość ataków strzeleckich plus 10. Moment. Mogę mieć ten na skos.
Plus 25 do szansy schwytania oficerów wroga po bitwie, gdy postać jest obecna. Przyspiesza niszczenie murów. Pracowitość. Plus 5 do uników w walce wręcz. Piechota walcząca wręcz. Plus 25 do dodatkowego doświadczenia jednostek w każdym sezonie. To jest super, kurde. Bierzemy to. Dobra. Masz trzeci poziom dopiero. Ale. Czy ja mogę cię dopaść jeszcze, mój miły? Nie mogę. No właśnie, kurde, to zielone powinno być czerwone i odwrotnie. Natomiast właśnie, kurde, nie wiem, czy nie stworzyć armii nowej. Ty masz sporo, 5200, ale masz, kurde, full jednostek na wejściu. Z włóczniami i nie tylko. Tylko, że to są jednostki... To są strażnicy. Dwa przeciwko jeździe i tak dalej. Może kawalerię, kurde. Albo tych tutaj, pani W. Co to są za jednostki? Lansjerzy milicji. Kurde, jakąś taką armię sensowną. Znaczy w sumie, gdyby połączyć, to jest 8000. Mamy 1200, tylko kurde, no to jest 1200 właśnie dochodu naszego. Więc może z drugiej strony chyba nie. Chyba nie. Nie wiem, kurde. Musielibyśmy chyba, wydaje mi się, ulepszyć jakieś budynki, które dadzą nam jakiś dochód większy. Tu jest z handlu. Głównego miasteczka nie ulepszamy. Tu jest pięć do prestiżu, maksymalnych rezerw. A nie, to mamy, tutaj. Tu garnizon już większy. I 140 dochodów z handlu. To jest zablokowane, bo nie mamy tych budynków. Ale wydaje mi się, że zbudujemy ten budynek. Jak mówię, no bardziej mi chodzi też o garnizon, żeby on tam był w miarę duży. Natomiast, kochani, zakończymy na tym ten odcinek, także bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i musimy coś, kurde, zrobić z tym jedzeniem, bo jest jakaś masakra po prostu. No, więc tego dziabnęliśmy. To jest, jesteś w ogóle z Kaimao. Stąd. Więc w sumie można by uderzyć na niego i iść z powrotem po to miasto. Bo tu jest, tak, hodowla zwierząt i małe miasteczko to jest jako jedna prowincja duża. I to chciałbym zrobić. Wydaje mi się, że zajmiemy hodowlą zwierząt się, która być może da nam jedzenie. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Dzięki. Trzymajcie się. Pa, pa.